Ogromna porcja. W ciągu jakichś dwóch minut powinna mieć informację, więc idealnie. Przetarcie było 136, na pewno już jest więcej. Za jakieś dwie minuty będziemy w stanie podać informację. Dobra, a ja czekam na informację, odliczycie ze mną, dobra? Żebyśmy wszyscy razem odliczyli. Czy ktoś mi poda informację, ile nam zostało do światełka do nieba? Krzyśka Sprzycki, gdzie jesteś? Ale widzę, że chcesz. To poproszę Krzysztofa, żeby pomógł nam odliczać tutaj. Jeżeli gdzieś jest na. Gdzieś jest. Słuchajcie, oczywiście po światełku do nieba wróci do nas Tomek, czyli Grubson. Też wielkie brawa dla niego, fantastyczna energia. Jesteśmy mu mega wdzięczni za obecność. Również chłopakom, którzy grali wcześniej, czyli Jakob Thor oraz DJ Martin. To są ci ludzie, którzy dzisiaj do nas grali. I oczywiście wielkie podziękowania dla całego sztabu 150 młodych ludzi, którzy chodzą po ulicy. Szanowni Państwo, Kasia, dziękuję wolontariuszom, dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiejsze wydarzenie w Piasecznie przygotowali. Natomiast ja w imieniu burmistrza miasta i gminy Piaseczno Zdzisława Lisa i swoim serdecznie dziękuję Państwu, że przyszliście, że wkładaliście pieniążki do tych puszek i że po prostu tutaj jesteście. To oznacza, że Piaseczno będzie miało swój wielki udział w tej wspaniałej zbiórce. Bardzo Państwu w imieniu urzędu dziękuję. Kochani, wielkie brawa oczywiście dla Was, a ja cały czas czekam na sygnał jakiś, czy zaczynamy odliczanie, jak to wygląda. Przypominam, że... A jeszcze mam 3 minuty do Was gadać? Nie, no bez przesady, to nawet jak dla mnie to jest za długo. Tak, może ktoś z Państwa chce coś powiedzieć? Nie, na scenę niestety nie możemy zaprosić, nie mamy takiej możliwości. Kochani, to co jest dla nas najważniejsze, bo ja... Też jestem z orkiestrą ponad 20 lat i różne głosy słyszę. Mam wrażenie, że wszyscy ci, którzy w tym roku próbowali powiedzieć jak najwięcej złego na temat orkiestry, zadziałali dokładnie odwrotnie. Przynajmniej z tej perspektywy ja to widzę, że ci wszyscy, którzy chcieli orkiestrze zrobić wbrew, tylko i wyłącznie jej pomogli, bo jest Państwa znacznie więcej niż w latach ubiegłych. To o czym świadczy, czyli negatywny PR też działa po prostu. Także wielkie brawa dla przeciwników orkiestry! Wielkie brawa! Bo bez nich nas by tu nie było! Wielkie brawa dla nich, naprawdę! Są kochani! Są kochani! 137 710 na ten moment, to już jest więcej niż było w roku ubiegłym. O 17 tysięcy mamy więcej już niż w roku ubiegłym. Kochani, cały czas jeszcze spływają puszki. Sztab w tym roku mieści się w budynku Domu Kultury przy Kościuszki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo pieniądze są liczone cały czas na bieżąco. Jeszcze dzisiaj jadą do sztabu głównego. Jak wrócicie do domu po światełku do nieba, po koncercie, wyglądajcie w telewizji sztabu z Piaseczna. Na pewno wam pomachają, a jest tam bardzo, bardzo fajnie, bardzo wesoło. I zresztą w ogóle bardzo ważna informacja, że u Jurka w telewizji gra nasz piaseczyński kabanos dzisiaj. Dobra, mamy minutę. Gdzie jest Krzyśka Sprzycki? Gdzie jest Krzyśka Sprzycki? Dobra, Haniu, Karolino, kochani, odliczycie razem z nami i proponuję, żebyście się odwrócili, bo stamtąd będziemy widzieli światełko. To zaczynamy, uwaga, uwaga, od 10 i głośno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dziękujemy pięknie. Pani burmistrz Karolina jeszcze. Tak, chciałam tylko powiedzieć, że to, co mówiłam tuż przed światełkiem, co mówiła Kasia, że mamy 137 tysięcy, to już jest nieaktualne, bo mamy ponad 140 tysięcy złotych! Kochani, dziękuję wam jeszcze raz bardzo mocno.